Cześć wszystkim, witam was w piątym odcinku Student of 2 RX Progress, czyli tej przygodówki, którą zaczęliśmy parę tygodni temu i przez parę tygodni nie było nic z niej, ale nie szkodzi, naprawimy to z czasem. Ta regularność zapewnia, że wróci. Ponieważ miałem parę rzeczy innych do załatwienia, jak ktoś przeczytał post, to wie, że tak miałem, a jak ktoś nie przeczytał i się nie zdziwił, że w ogóle nie było nic z tego, to w sumie dla niego nawet najlepiej chyba, bo po prostu mu nie przeszkadzał cały ten brak, prawda? No, wracamy sobie do zwiedzania tego miasteczka, wiadomo. I teraz się zastanawiam, co my chcemy zrobić. Bo możemy, patrz, albo sobie teraz pogadać z listonoszem, z jakiegoś powodu. Możemy chcieć z nim pogadać. Albo możemy, jeszcze wam pokażę, spróbuję tę rzecz zrobić, możemy też wrócić do szpitala. Co? Możliwe, że nie za bardzo byśmy chcieli zrobić, ale powiem wam, że możemy. I to jest najciekawsze. Ale dobra, to zanim sobie... Myślę, że najpierw pogadamy z Listonoszem. Zanim to pooglądajmy sobie może różne rzeczy. Okno. Ponieważ będziemy wracać do tego szpitala, albo przynajmniej spróbujemy mieć jakąś interakcję w ogóle z tym budynkiem, to na koniec. Ale ten hydrant mnie bardzo interesuje. Czekajcie, ja mogę przejść, kurde, za tym szpitalem? Czy nie mogę? Nie mogę, okej. To nie wiem, po co w ogóle tam była taka możliwość wejścia dla naszego bohatera. Nieistotne. Hydrant? Co nam powie o hydrancie? To miejsce poboru wody z sieci wodociągowej, która rozciąga się pod ulicami Waszyngtonu, wychodząc na powierzchnię takimi oto hydrantami. Bardzo dużo informacji, weźmy go z sobą. Nie, gdybym nawet mógł to zrobić, to pewnie zaraz ktoś by powiedział: nie kradnij hydrantów, bo pożałujesz. Kto by tak powiedział, ale najpierw by trzeba było zacząć go ukraść, nie? To odkręć go, przecież pali się pożar tutaj obok. Czy widok wody tryskającej bez celu z tego hydrantu jest wart ryzyka połamania sobie wszystkich kości? Panowie i panie ławnicy, mój werdykt brzmi nie, powtarzam nie, i tak dalej, i tak dalej. Z hydrantów jest bardzo duże ciśnienie wody. No, w końcu podłączają do niego strażacy węża, wiadomo. To jest pierwszy powód. I drugi, jak gry są realistyczne, to można w nich samochodem przejechać taki hydrant i też woda się wylewa, to w GTA. Znaczy, okej, nie? Nie wiem, czy tak faktycznie. Nie, prawdopodobnie może by tak się i zachował hydrant po rozwaleniu przez samochód, ale w sumie nie wiadomo, bo chyba... Czy ktoś to przetestował kiedyś? To by było chyba trochę nielegalne do zrobienia, więc nie wiem. Nie widziałem nigdy. Co ten wózek tutaj robi, biedny? Ten wózek wyleciał przez okno, a wygląda, jakby nic mu się nie stało. Poza tym, że przy lądowaniu zamienił się w kupę złomu. Koło jest całkowicie zniszczone. Ajajaj. No, słabo. Weźmy go z sobą. Majstrowanie przy nim nieźle by mnie wciągnęło, ale z tego samego powodu dziadek Taff już z nami nie mieszka. Co? Przecież już mówiłem, co o tym myślę. Co? Co? Nie. Czy on sobie zrobił złego dziadkowi? Jezus. Nic dziwnego, że z tego miasta się wszyscy wyprowadzają. Jak tu mieszka taki psychopata młody. Ten wózek to kupa złomu. A, czyli nic się już nie przejeździ na nim. No dobrze, no to trudno. A co ten znak tutaj robi? Znaczy wskazuje ulicę, no to wiadomo, nie? Ulicznica York. Ulica York. Ulicznica? A czemu ulicznica? To chyba jakiś żart słowny nie załapałem niestety. Ten znak jest poza wszelkimi podejrzeniami. A także poza zasięgiem moich kończyn górnych. A dolnych już nie? Czy to ma jakieś inne zastosowanie? Nie wiadomo, może. A to jest jeszcze drugi znak. On coś innego powie o tym znaku drugim? Tu jest napisane ulica Arroyo. Nic nowego. Informacje o tym, jakie tu ulice są nazwane, no nie da nam nic, nie? Ale i tak możemy sobie je pooglądać, nie? To jest rower listonosza. Co się stało z tym rowerem? Czemu on nie jeździ już na nim, listonosz pan? Piękny jak jutrzenka. Szczególnie z tym przebitym kołem. Aha, no tak, bo widzieliśmy przecież w cutscence, że naszemu biednemu listonoszowi się koło rozpierdaczyło, jak wyskoczył wózek przez okno. I teraz tutaj sobie siedzi i zaklina swoje życie.
Dobra, no to może ci się już nie przyda ten rower, to ja sobie wezmę. Po co mi rower w takim stanie? Byłby równie użyteczny i bezpieczny jak lewatywa z musztardy francuskiej. Wód? Nie, dobra, no to chyba się nam jednak nie przyda faktycznie, jak jest zepsuty. Ale może jakby dało radę podpompować? Po pierwsze, ta zachwycająca kupa złomu należy do obecnego listonosza. Jasne jak słońce, tyle biego. Po drugie, ma flaka. Odłamek szkła musiał przebić dętkę. W takim stanie rower jest tylko niepotrzebnym balastem. Biedny rower. No i co? No nie, no nie mamy nic, żadnej naklejki, żeby naprawić. No to bida, no bida, niestety, panie listonoszu, masz pan zepsuty rower i nie, no wcale to nie jest moja wina, prawda? To jest dowód zbrodni, że to nie ja, to było szkło. Te odłamki szkła są naprawdę ostre. To skutek mojej niezwykle sprytnej ucieczki ze szpitala. Właśnie przez takie szczegółowe opisy zyskałem miano tego gościa, co ma trafne uwagi. Jest ostre? Przekonajmy się. I co? Miałbym krwawić przez całe popołudnie? Nic z tego. Jakie całe? Przez 10 minut może. Właśnie to chciałem. Jestem homo... Co? To znaczy, chciałem powiedzieć, że mam hemofilię. Mam hemofilię! Hemofilia? Co to jest hemofilia? Czy to jest strach przed ranami ciętymi? Nie wiem, tak mi się coś kojarzy. Anderson też tak szanił? Co, wód? Dobra, ten listonosz, no tak, też będzie pierdził dużo dziwnych rzeczy, więc ostrzegam przed, no, dziwnym pierdzieleniem. Dzień dobry. Wcale nie jest dobry, Mondralo. Zapewniam. Dobrze. Ale z kim się pan przed chwilą kłócił? Z moim pechem, który mnie zamęczył od dnia, w którym się urodziłem. A co? Kosmici porywali? Eksperymenty przeprowadzali? Tak jak na filmach? Możesz mi powiedzieć, o czym ty u diabła mówisz? Właśnie to nocy ty pierdzisz. Nieważne, naprawdę. Niech pan udaje, że nic nie powiedziałem. Proszę? Ale... Zaraz co? A to nie można z nim jeszcze troszeczkę pogadać? Ej! To jest oszukańcze. Ja pamiętam, jak z nim miałem długie, ciekawe rozmowy. Może jednak? Zacznijmy jeszcze raz, dobrze? Dzień dobry, panie listonoszu. Nazywam Wcale się Tony Taff i... Wiem, kim jesteś. Ulica York 5. Okulary rentgenowskie dla naiwnych. Maść na przyrost mięśni i dyplom ukończenia korespondencyjnego kursu robienia na drutach. On pamięta wszystko. Masz korespondencyjnego przyjaciela w Australii, który otwarcie przyznaje się, że usunęli mu chirurgicznie entuzjazm tuż po urodzeniu. Co? I tak dalej, i tak dalej. A? Nie wiedziałem, że ma pan prawo zaglądać do cudzej korespondencji. Widzisz, małe... Będę z tobą totalnie szczery. Na twoim miejscu pogodziłbym się z faktem, że jest na tym świecie jeszcze milion rzeczy, których nie wiesz. Czy przeglądał pan również moje kursy językowe? Oczywiście. Oczywiście. Myślisz, że nie? Oczywiste jak słońce, że tak. Czy jestem pan jakiś ściekły? Może pan powiedzieć, co się stało z Brumistrzem? No i znowu jakieś te teorie spiskowe o Brumistrzu, nie? Jakie są najważniejsze cechy do progi stąd? A co? Nie chcemy chyba zostać listonoszem. Wiesz pan, w obcych. Zakończ. Dobra, no to po kolei. Czemu jestem taki wściekły? No wcale nie dlatego, że mu się koło rozpierdeczyło, nie? No na pewno musi być jakiś inny powód. Co się panu tak właściwie przytrafiło? Czemu jest pan tak ponury? Jesteś taki głupi z natury, czy ci za to płacą? E? Nie widzisz, że przebiłem oponę w rowerze? Ale czy pan nie rozwozi poczty rano? Do jutra na pewno zdąży pan go naprawić. Słuchaj, kretynie. Żebym w ogóle mógł myśleć o jakimkolwiek poziomie życia, muszę zarabiać więcej niż na tej zafajdanej posadce listonosza. Teraz popołudniami rozwożę ulotki wyborcze Johna Andersona, przyszłego zafajdanego gubernatora tego równie zafajdanego Nowego Meksyku. Nie pamiętam, żebym podczas kursu na temat elokwencji współczesnej wypowiedzi... Nie, nic nie mówiłem. A może... Co? Po prostu co? No, ale sobie zmienił naprawdę fuchę. Zamiast listonosza rozwoził ulotki. No przecież to jest zupełnie inna rzecz, prawda? Na pewno domu więcej perspektyw w życiu. Nie no, kurde, listonosz. Nie zbyt sprytny z pomysłami na zrobek. No ale co, ma rower? Musiałby jakoś wykorzystać go, nie? Jeszcze. I swoje umiejętności jeździeckim rowerze.
Dobra, a co wiesz o naszym burmistrzu? Wiem, że to trudne pytanie, ale chciałbym wiedzieć... Mam to gdzieś. I nienawidzę swojej pracy. Lerna poczta. Oj, jaki biedny. A, rozumiem. Jeśli nie znosi pan pracy, to czy, po co ją pan wybrał? Dobre pytanie. Myślę, że go zadamy właśnie. Jeśli chodzi o tę samą historię z burmistrzem. On się na nas złości, ale biorę tą opcję. Jeśli nie znosi pan tej pracy, to po co pan ją brał? Nie twój interes. Poza tym nie znamy się dość dobrze, żeby rozmawiać o takich sprawach. Ojej, ale będziesz chciał ze mną jeszcze rozmawiać inaczej, nie? Ale przerąbałem. Wiecie, chyba będziemy wczytywać grę i tak dopytamy o burmistrza, bo to jest trochę ważne. Ale to jakie potem? Pana zdaniem są najważniejsze cechy, które powinien posiadać dobry listonosz? Czemu właśnie mnie o to pytasz? Cóż, jest pan najbardziej listonoszowatą kreaturą, jaką w życiu widziałem. Jeden listonosz myśli. Widzisz, żeby być dobrym listonoszem, musisz mieć wielkie serce, torbę na ramieniu i parę w nogach, żeby wszystko załatwić w trzy miga. W trzy miga, he? Jeden co zapamiętał. Dokładnie czterooki. I dotyczy to nie tylko roboty listonosza. To świetna metoda na życie, zapamiętaj sobie. Tobie też by się przydała szybkość w działaniu, bez względu na to, co o tym myślisz. Tak pan myśli? Spróbuj sam, mięczaku. Jeśli wieczorem się spotkamy, zobaczymy, czy wziąłeś sobie to do serca. Osobiście wolałbym mówić o staraniu się. Osobiście wolałbym, żebyś się przymknął i odwalił. Niewiarygodne. Chyba się nie porobiliśmy. Zrozumiałem. Z tym listonoszem biednym. Ale i tak z nim jeszcze pogadamy. Zostało ostatnie pytanie, najciekawsze oczywiście. Wierzy pan w obcych? Przepraszam, panie listonoszu. Wierzy pan w obcych? W te bzdury, które opowiadają? Co? Jakie bzdury? Co? Obcy z panem rozmawiają? Co? A co, z tobą nie? Szczerze mówiąc, nigdy. Żadnego nie spotkałem. Ale nie będę przed panem ukrywał, no, że... to wpadnij do Charlie'ego Juareza. Ma biuro na ulicy Trumana i masz obcego. No nie. No nie, no. Ale nie obcych, w sensie nielegalnych imigrantów z Meksyku. Co? Chciałem pana zapytać, czy wierzy pan w istnienie... O kosmitach, czy ta kosmicznie śliczna murzyneczka nadal u was sprząta? Co? E? Ile on jeszcze takich zimnych? Cornelia Cook, jeśli dobrze pamiętam. Cornelia nie jest kosmitką, jest murzynką. I tak nadal u nas pracuje. Rozumiem. Ale niech pan przestanie w końcu napastować tę biedną dziewczynę. Właśnie, ale się stało. Powiedzieli mi w sądzie. Co? W każdym razie, wyrok sędziego mówił o zakazie zbliżania się do niej. Ale te śliczne oczęta panny Cook mówią coś dokładnie odwrotnego. Chory jesteś. Co mam na myśli? Nie. Nie wiemy, co ty w ogóle masz na myśli. Co za pan Cornelius spokoju? Jeśli zbliży się pan do niej ponownie, wyląduje pan za kratkami. Powiedzmy prawdę. Muszę coś zrozumieć. Jeśli znowu zbliży się pan do Cornelii, to trafi pan do więzienia, prawda? Dla mnie to nic nowego. Chce pan powiedzieć, że już pan tam był? W kiciu? A jak myślisz, dlaczego mam tak nędzną, zafajdaną pracę? Co? Ale dużo faktów poznajemy. W ramach przywracania na łono społeczeństwa na zwolnieniu warunkowym za dobre zachowanie? Nie, cholera. Dlatego, że uciekłem z więzienia. Co? Uciekł, kurna, z więzienia? Ale porąbaniec. A jak mu się to udało? Mogę będziemy teraz zapytać, pytać, jak tak. Udało się panu zwiać z więzienia? Może mi się to kiedyś przydać. No właśnie. Nic prostszego. Poprosiłem strażnika, żeby mnie puścił po papierosy. Genialne. I wtedy uciekłeś? Nie. Wróciłem do tego głupiego strażnika z papierosami w kieszeni i rozmazałem go po posadce gołymi rękami. Po co? Na mega kosmiczne krwiożercze mumie. Ale po co? Ale po co to on to zrobił? Rozmazał na podłodze, co? I co wtedy, nie wiem, go strażnik wywalił, bo nie chciał, żeby śmiecił? Nie rozumiem w ogóle, nie. Panie listonoszu, cóż. No więc... No, leć nie wiem w końcu, czy wierzy pan w istnienie pozaziemskich istot inteligentnych. Nie tylko wierzę, że istnieją. Ja to wiem. Ach tak, a coś więcej? Moim zdaniem dowodem na istnienie pozaziemskich istot inteligentnych co mieszkańcy tego miasta? Że jeszcze się z nami nie skontaktowały. O. A teraz idź wsadzać nos w czyjeś inne sprawy. Spadaj. On po prostu nie chce z nami rozmawiać, dlatego tak spływa z nami. Chwilowo nie mam pomysłu, jak go można pomęczyć. Nie mam pomysłu, jak go pomęczyć można.
Dobra, ja jednak chciałem wiedzieć, co ten listonosz o tym burmistrzu by mógł nam ciekawego powiedzieć, dlatego szybka przerwa na drobie wszystkiej innej ideologii. Dobra, wracamy w takim razie do momentu tego właśnie. Wiem, że to trudne pytanie, ale chciałbym wiedzieć. Mam to gdzieś i nienawidzę swojej pracy. Możemy trochę pomijać w sumie ideologii, skoro już to słyszeliśmy, tylko chciałem właśnie pokazać, o, jak do tego dochodziliśmy. Teraz nie będziemy tacy niemili, ale dopytamy jednak o burmistrza, nie? A słyszał pan coś na temat burmistrza? O czym ty do jasnej niespodziewanej ględzisz? Powiesz mi? A, to naprawdę nic. Zupełnie. He? Co? Koniec? Naprawdę? Chwilowo nie. Ja, a ja myślałem, kurczę, że jeszcze będzie można go jakoś ten... jakieś ciekawe rzeczy od niego wyciągnąć, ale jednak nie da rady. Dziwne. Kurde. Ta rozmowa nam z tym listonoszem minęła przez w ciągu no jakoś 10 minut. Ja nie mogę. Jak grałem w to w dzieciństwie, to mi to zajęło więcej, zdecydowanie. Ale nie wiem, z 20 minut nawet z nim gadałem. Okno. To trzecie wybite przez wózek inwalidzki okno, jakie miałem okazję zobaczyć. I to chyba jest najmniej uszkodzone. Jak to trzecie? No to on jest porąbańcem, naprawdę. Po raz ostatni mówię, nie, nawet nie spróbuję wziąć tej okiennicy. Nawet spróbujesz? Już skorzystałem z tego okna, żeby uciec. Nie ma potrzeby z powrotem tajemnić, prawda? Rozumiem. To są ławeczki, a czy ja mogę pójść tam z budynek właśnie? Patrzcie, rynna taka ładna. Zrobiona w 3DS Maxie albo czymś? Nie, no nie wiem w czym. Graficy są różni. A to są ławeczki, a może skorzystałem z ławeczek? Ławka, jak się patrzy. Totalna ławeczka. Weźmy. Jak już William H. White raczył stwierdzić w swych badaniach, usiąść można właściwie wszędzie, więc noszenie ze sobą ławki jest bez sensu. Niestety nie załapałem również tego dowcipu, ale prawdopodobnie jest śmieszny. Usiądźmy, odpocznijmy na nim. Nie mam ochoty siedzieć i tracić cennego czasu. A jeszcze mniej marzy mi się sytuacja, w której zasnąłbym sobie smacznie na ławce i ktoś by mnie okradł. Ale to chyba teraz nie ma znaczenia, prawda? No, aktualnie masz, nie wiem, książeczkę, mydło i obrączkę, więc faktycznie może nie ma większego znaczenia, czy by ci ktoś w tej chwili okradł, czy nie. Ale no, nie no, może lepiej, żeby nie było takiej sytuacji, nie? Nie warto tracić przedmiotów, które mogą być bardzo ważne dla przejścia naszej gry, zwłaszcza ta obrączka z identyfikatorem, ja pier... Te oto drzwi umożliwiają wchodzenie do szpitala, gdzie pracuje mój tata, oraz wychodzenie z niego. Informacje te nie muszą być ujawniane wszystkim poprzez mówienie ich na głos. A jednak to robisz, Tony. Jednak to robisz. Bardziej rozsądne byłoby umyślne zarażenie się grzybicą stóp i przeniesienie jej na język. Co? Zamiast wzięcia drzwi? Ciekawe. Przejdźmy, weźmy do szpitala, z którego uciekliśmy. Zobaczmy, co się stanie. Chyba jeszcze nie czas, żebym tam wracał. Lorraine mogłaby nabrać podejrzeń, a to ostatnia rzecz, której teraz potrzebuję. No, przedostatnia, jeśli wziąć pod uwagę chorobę Beriberi. Co? Czy tu nie chcę wracać do szpitala? Kurde, to ja naprawdę sporo zapomniałem na temat tej gry. Bo mi się jednak wydawało, że się do szpitala można było jeszcze wejść, ale widocznie nie tego dzisiejszego właśnie dnia. Kurde, to w takim razie mamy tak z 18 minut. Pogadaliśmy sobie z listonoszem, nie weszliśmy do szpitala. Więc chyba co możemy dalej robić? Zwiedzać, tak sądzę. Miasto dalej? Tu jest jakieś. Zobaczmy sobie z wawcie. To stary samochód mojego taty. Albo jak zwykł mawiać, mój kochany staruszek. No, faktycznie wygląda staro. No i patrz, teraz jesteśmy w całkiem niezłym miejscu. Widać w pełnej okazałości, na jak totalnym zadupiu jest to miasto, nie? Ukradnijmy ten pojazd. Ten pojazd jest już nasz. A, no tak, to nie kradnijmy. Posłuszny bagażnik. Jeśli na zaufanie trzeba pracować, jak mnie uczono, to abym mógł odzyskać zaufanie mojego taty po zwinięciu mu bryki, musiałbym... powiedzmy, przepracować 10 lat jako niewolnik w kopalni uranu. A potem sprzedać czyczoną. Nie, zaraz co? Czyli nic za tym nie zrobimy, ale w ogóle jak gości sobie zaparkował. No nie mógł tutaj bliżej szpitala, no bo wiadomo, tutaj roślinka była piękna, rosiąca.
więc musiał trochę dalej. Ale kurde, nie no, naprawdę to tak mają wyrąbane. Gdzie oni tutaj stoją, a gdzie nie? Ciekawe, że to w ogóle nie jest jedyny pojazd w całej tej grze, ale spoko. Może nasi rodzice mogą być najbogatsi w całym tym mieście. Ciekawa sprawa, nie? To drzwi wejściowe do domu Johnsonów. Ostatnią osobą z tej rodziny, która mieszka w tym opustoszałym mieście, jest stara pani Johnson. Mimo, że jest już od kilku lat owdowiała, to woli zostać tu, zamiast przenieść się do Albuquerque, gdzie pracują jej dzieci. O, czy jest przywiązana dosyć do tego miejsca? Odwiedźmy ją. Nie jestem aż tak blisko z panią Johnson, żeby wchodzić do jej domu bez pozwolenia. Szczególnie po tym, co stało się dwa dni temu w domu Florence Cook. Co? Co? A co się takiego stało? Ja nie w temacie. O Jezus. Jakieś straszne chyba rzeczy. Nawet nie będę próbował brać tych drzwi, bo wcześniej próbowaliśmy wziąć te drzwi, więc chyba trochę bez sensu robić te same rzeczy. Strata czasu. Ci nowi przybyli tu całą rodziną zaledwie kilka tygodni temu. Tak jak kaczki w obawie przed zimą zwiali na południe. I ciśnie jeszcze po jakichś gościach, co się przyprowadzili. Tony, musisz nabrać trochę więcej szacunku i respektu do nowych osób w tym mieście, bo za dużo w tym mieście to osób nie ma, no to trzeba być miłym, kurczę. Bo inaczej naprawdę zostanie jedna osoba w tym mieście tylko i kto nie będzie zarządzał? Burmistrz. Tam. Burmistrz sam będzie dla tego miasta burmistrzem, będzie listonoszem, będzie lekarzem, będzie nauczycielem, będzie uczniem, będzie panią domu. Zamknięte. I chyba tak jest lepiej. To znaczy lepiej, skoro nie ma innych alternatyw dla mojej nieokiełznanej wścibskości, przez którą mógłbym dostać wyrok za włamanie. On jest naprawdę jakimś, jak to się mówi, ksenofobem jest? Tony ksenofob, słabo trochę. No nie można być takim nimym w stosunku do nowych. Ale dobra, to już powiedziałem, nie? Czemu ja tu miałem jakąś opcję dialogową? Nie wiem. No to jeszcze już widzieliśmy wcześniej. Patrz, widzieliście? Ona zatoczyła w ogóle, wokół okienka se przyszła. Ciekawe. Jezu, ten cień jest nawet wokół tej kreski. Ale wiecie, mi się kojarzy, że ta kreska też była, jak grałem oryginalnie na starym komputerze. Więc to akurat chyba nic nowego. Ej, come on, ja chciałem podejść do tych drzwi. Mogę? O ile dobrze pamiętam, tu mieszka listonosz. A, właśnie tu mieszka listonosz. On przegląda naszą korespondencję. Zobaczmy, czy my możemy poprzeglądać jego dom. Chyba zamknięte. No, a jak myśleliście, że nie? Czy nie zamknięte będzie? Zamknięte wszystko, na 4 spusty. Ulotka wyborcza? A, no tak, bo w sumie nam burmistrz umarł, więc... więc robią wybory chyba, tak? Rozumiem, tak? To nowe? Średni żart, ale no. Anderson, prawdziwy orzeł z Albuquerque, uniesie nasz stan ponad inne. A, bo to do stanu. Co za przewidywalna metafora. Widać, w Stanach też mają jakichś takich mikroprzywódców. Ale w stosunku do całego kraju jesteś mało liczy chyba. Chociaż nie wiem, nie mieszkam, więc nie wiem. Jak ktoś mieszka w USA, to może powiedzieć, czy to się liczy. Jaki jest tam, nie wiem, ważny przedstawiciel stanu w danej chwili. Podarty papier kiepskiej jakości można znaleźć wszędzie. I dlatego nie musimy zrywać ulotki. Słuchajcie tą muzyczkę? Ona jest z baru i kiedyś tam dojdziemy, ale jeszcze nie teraz. Zrywimy ją. Nawet gdybym zdecydował się przyjąć za dobrą monetę te propagandowe hasła, i tak nie miałbym co zrobić z tymi ulotkami. Ue. Żeby móc głosować, trzeba mieć ileś lat. Podobnie z hazardem. Cóż, podobnie z hazardem. Kuszącymi przyjemnościami. I nie licząc, że nie licząc innych przyjemności? Kurna, ale też przez to, że nie widziałem napisów, nie wiedziałem, czy zagłuszam, czy nie. Ale kurna poszedł w punkt po prostu, no, z tym zdaniem. Żeby głosować, trzeba mieć 18 lat. Tak samo z hazardem. A czym innym jest praktycznie głosowanie najczęściej? No, nie, no naprawdę. Żarty to są świetne. To są nasi koledzy ze szkoły. Możemy z nimi pogadać. I tak zrobimy i to będzie chyba koniec na dzisiaj. A ile będą chcieli z nami gadać? Cholerna łamigłówka, nie da się jej rozwiązać. A tak w ogóle, Filip.
mój tata nie był żadnym imigrantem. Moja mama była pół Meksykanką. A tak w ogóle? Gdybym poruszył ten temat, lepiej nie. Poza tym, mój ojciec był wielkim producentem cytryn i nie miał nic wspólnego z fasolą do diaska. Co? A wiesz, czego ty jesteś producentką? Bzdur, które mi przeszkadzają. Od co? Jasne, jasne. Dobra. Wiesz może, gdzie jest moja bransoletka? Chyba ją zgubiłam. A może wsadziłaś ją sobie w tyłek? Czy może raczej twojej matce? Co? Moja matka nie żyje! Cholera! Dzięki za spieprzenie mi dnia. Nie ma za co. To twój ojciec zmarł wiele lat temu. A matka żyje i ma się świetnie. Dobrze ją znam. Kocham cię, Jessica. Gdyby zmarła, traktowałabym cię z należytym szacunkiem. I nie mów w ten sposób o pani Dickelman. Moja matka pewnie by się nieźle z tego uśmiała. Ma świetne poczucie humoru. 100 razy lepiej od ciebie zna się na psychicznym znęcaniu nad słabszymi. Co? Może poza sytuacjami... Może poza sytuacjami, w których mi włazisz słowo do jasnej cholery. A, się lubią cicho, chyba. Kiedy myślę. No i dobrze wyglądać. Co? Cześć, ludziska! Siemasz, Tony! Ej, jak tam twoja kara? Długa i męcząca jak te tasiemcowate telenowele wenezuelskie. Nie licząc tego, że... Dacie mi dziś choć chwilę spokoju? Nie. Ale co się dzieje? Filip założył się o dolara z kuzynem. Jackiem? Dzięki, tak, jasne. Że uda mu się rozwiązać tę zagadkę do wieczora. Czemu ci faceci zawsze muszą tak ze sobą rywalizować? Tak już mają. To było dopiero odkrywcze. Oczywiście, że tak mają. Dlatego Jessica zadała retoryczne pytanie, czemu? On zbronił właśnie? Przestań, Tony. To było kiepskie. Nieważne. Tak będzie lepiej dla nas wszystkich. Ale co ja powiedziałem? Nic złego, to nic złego, nie przyjmuj się. Mają problem z omigówką, a w ogóle tak chciałem nawiązać jeszcze do tego listonosza, bo sobie zapomniałem kompletnie. Co do tych kosmitów, no tutaj kurna postacie niektóre to wyglądają jak kosmici. No bez obrazy, ale Taraska też w sumie wygląda. Ale jak zobaczycie burmistrza, chociaż widzieliście już na filmikach. On też tak kosmitowaty. A, i widzieliśmy go w szpitalu. Bo to ten gruby ten burmistrz, z takimi nogami śmiesznymi. Pogadaliśmy z... Dobra, to pogadajmy jeszcze raz z Jessica. Jessica? Co tam, jajo głowy? He? Pytałam, co u ciebie? No. Więc pomyślmy, no więc jestem... On w ogóle zamiast coś powiedzieć? Przestaniesz się zacinać? Chryste, próbuję się skupić! Oj, nie bierz go na serio, Tony. O czym chciałeś pogadać? O niczym właściwie. Chyba się ta rozmowa nie rozwinie. Nieważne, Jessica, okej? Okay? Spokojnie, ale wszystko gra, tak? Dzięki. No, uciekliśmy ze szpitala. Wszystko gra. Niech przeklęta będzie ta śmieszna i poniżająca męska nieśmiałość przy rodzaju żeńskim. Tak, dlaczego faceci rywalizują? No i potem... Ty jesteś facetem i też tego nie rozumiesz i potem wychodzi ci w teście, że jesteś 80% kobietą. Znaczy... dobra, bez sensu, to jest ten rzuć... Ten świat jest bez sensu, może pogadałem z Filipem. Filip? Czego znowu chcesz? Chciałbym... O, jakie są zasady? Co się stało z burmistrzem, wiesz może? Może przypadkiem wiesz, co się stało z burmistrzem? Z kim? Z tym, kto rządzi całym miastem, z tego dużego budynku za twoimi plecami. Wiesz, mówią na niego ratusz. O czym ty gadasz, Tony? Tak, a co więcej, kogo to obchodzi? Filip? O co chodzi? No nikt nam nie powie, co z burmistrzem się stało. Nikogo to nie obchodzi, zwłaszcza dzieci. A teraz zrobimy sprytną rzecz, bo spróbuję pomóc twojej mamy główce. Wyjaśnisz mi, na czym polega zagadka, którą próbujesz rozwiązać? Nuda! Nie pożałujesz, zapewniam. Pomyśl, skoro wszyscy mają mnie za obrzydliwego kujona, to coś w tym musi być. No i? Cóż,
Biorąc to pod uwagę, chyba jest bardzo prawdopodobne, że mi się uda. A jeśli wyjaśnisz mi zasady, to bez wysiłku zapewnisz sobie sukces. Bez wysiłku? Uważasz, że przebywanie w twoim smrodzie nie wymaga wysiłku? Rzuć na luz, Gringo. To on składa ci propozycje. Wykazuje się dobrocią i altruizmem, a ty co? Altruizmem? Ty tak zawsze? Dlaczego? Poza tym, jeśli to rozwiąże, nie uważasz, że uczciwie byłoby zaproponować mu chociaż równy poziom wykazy? Altruizm idealistyczny, czyli coś dostaniemy za to? To pomożemy. Jasne. O, będziemy się targować. Rozwiążę to za 50 centów. Rozwiążę to za 50 centów i oddam ci moją ulubioną koszulkę, jeśli mi się nie uda. Jest na niej napis: obcy zjedli moją rodzinę. No nie. Widzisz, w co mnie wpakowałaś? Genialnie, wielkie dzięki, Jessica. Bez mojej pomocy będziesz musiał zapłacić dolara swojemu kuzynowi. A to bardzo dużo. Ja doskonale dam sobie radę sam. Ach, jak tam sobie chcesz. Nie dasz rady. Do zobaczenia, seniorita Villarreal. O. Do zobaczenia, seniorta. Nie no. Momencik, Tony. O. O. Niech będzie, psia kość. Jeśli uda ci się zwalczyć tę zagadkę, dam ci 30 centów. 70. 35. 20 centów. Co ty wygadujesz? To mniej niż ostatnia oferta. 37 i ani centa więcej. Na kosmiczne mumie. Nie zgodzę się na mniej niż 65. 40. Nie wiem, kto to mówi. 40 centów i mamy umowę. Uff, okej. Gdybym tylko zdecydował się na dalszą część tego korespondencyjnego kursu negocjacji. Świetnie, a teraz bierz się do roboty. E? A, bo ktoś dopingował. Masz tu 5 identycznych kwadratów. 3, 4 i 5. Zgadza się. Celem tej łamigłówki jest ułożenie z tych gwoździ, słuchaj uważnie, 4 takich samych kwadratów, przesuwając tylko 2 gwoździe. Jak to przesuwając? Przesuwając je z pozycji początkowej w inne miejsce, gdy postanowisz przesunąć gwóźdź, będziesz mógł go obrócić i przemieścić wedle woli. Rototranslacja, rozumiem. Nie może zostać żaden wolny gwóźdź. Żadne z nich nie mogą się skrzyżować. To wszystko. Proste jak drut kolczasty. Filip? Wow. No spróbujemy to rozwiązać od razu, nie? No, spróbujmy. Przyjacielu, czas pokazać tym gwoździom, kto to jest Tony Taff. Bierz je, tygrysie. Z tego co pamiętam, na początku była ta zagadka dla mnie ciężka, ale potem mi się skojarzyła, że była dość łatwa, ale zobaczymy, czy faktycznie będzie. czy jednak będzie przerąbana. Chyba się nie udało. Ruszyłeś już trzeci gwóźdź. Pomyśl, ile wysiłku włożyłem, żeby wbić ci do tej pustej głowy zasady tej gry. No to przerąbane trochę, nie? Oj, co bo? Co ja zrobię? Dobra, teraz myślimy. No trzeba przełożyć 2 gwoździe, żeby zrobić 4 kwadraty. No, ja myślałem, że dobrze będzie tu po prostu to ruszyć. Ale widocznie chyba nie. Ale może. A kto wie? No bo jakbyśmy to przyłożyli, to było super całkiem, no ale wtedy nie będzie, no będzie taki niestandardowy trochę kurna kwadrat, nie? 4 identyczne, ta? Puch. Ory ty Julek, dobra, to ja spauzuję chyba i pomyślę. Bo, no nie wiem, muszę pomyśleć po prostu, tak? Nie będę tracił waszego czasu. Bo nie mogę pewnie zrobić coś takiego, że, no nie wiem, przełożę to i o. I elo. Są 4? Nie? Nie da rady? Kurwa. Czyli coś inaczej. Coś jakoś inaczej tutaj trzeba. Nie, wydawało mi się, że tutaj będzie dobre to poruszyć, bo wtedy się pozbywamy jednego kwadrata, nie? Ale trzeba jeszcze to gdzieś przełożyć. Więc to jest problem. To jest ten problem. I prawie wszędzie ten kwadrat się właśnie składa z tych rzeczy. No, ciężka zagadka dosyć. Dobra, wydaje mi się, że chyba już wiem. I to było takie... Trzeba było troszeczkę więcej pomyśleć, bo zobaczcie, patrzcie teraz. Tutaj pierwsza podpowiedź jest taka, że wiadomo, można to poruszyć.
I wtedy tutaj prawie praktycznie już wychodzą dwa kwadraty, nie? Bo się tak łatwo rozdziela. I teraz co innego można zrobić z tym gwoździem, żeby to miało sens, żeby zmniejszyć ilość kwadratów. Można zrobić coś takiego, że przełożymy go w tym miejscu. No i tutaj robimy dokładnie tą samą sztuczkę, co po drugiej stronie. I tutaj mam praktycznie 4, tylko trzeba to obrócić. O, cyk. Eureka! Raz, dwa, trzy i cztery. Łatwo, zrobiłem to w 5 minut. Mniej niż 5 minut. No, o. Patrz, jak łatwo. Dobra robota, Tommy. Raz na zawsze udowodniłem swoją wyższość nad gwoździami. Przynajmniej tanimi gwoździami nieostrzonymi laserowo. Oczywiście z najlepszymi nie mogę się mierzyć. Najciemniej jest zawsze pod latarnią. Tak, jak z pięknymi kobietami, prawda? No nie. Cicho tam! Chupas gratias, Tony. Czy jak to się tam mówi? Dobra, dawaj kasę. 40 centów. No, dziękuję, bardzo dobrze. I prosto do torby pieniążki. Piękne pieniążki. Hurra! Niech no się dobrze przyjrze. No cztery są. Ja już chyba pójdę zająć się czymś innym. Bo jeszcze zobaczysz, że zrobiliśmy. Ej, oszukaliśmy. Cześć, Tommy. Cześć. No to fajnie. Dobra, to w takim razie. Chciałbym stanąć. Chciałbym stanąć w dobrym miejscu, tylko. Czy da radę? Kurna. Fajnie by było, ale nie wiem, czy da radę. Dobra, trudno. Niech on sobie będzie o. Tak obrócony. Co ja robię najlepszego? Jeszcze raz. Dobra, jest git w miarę. Dziękuję za oglądanie. Na tym miejscu skończymy. W kolejnym odcinku będziemy dalej zwiedzać miasto. Zobaczymy, obejrzymy nasze pieniądze nowo zdobyte. I coś tam, może pogadamy z jakimiś nowymi ludźmi. Zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję za oglądanie. Zobaczmy kolejne filmy i streamy. I na razie.